Na program zaprasza Ferromedia, dostawca ultraszybkiego internetu. W niedzielę 4 grudnia w Parku Miejskim odbył się kolejny charytatywny bieg Mikołaje wieczorową porą. Który to już jest bieg? Czwarty bieg mikołajkowy. Charytatywny bieg mikołajkowy Mikołaje wieczorową porą. A dokąd wy tak biegacie? Do Dobra! Do Dobra się staramy i często udaje nam się je znaleźć przy pomocy wielu gorących serc. Również tym razem cel biegu był szczytny. Cel jest złożony, ponieważ takim elementem naddanym to jest ruch, sport, zdrowie. Natomiast dla nas jako Fundacji Cegiełkowo Pasja i Pomoc i Klubu Biegacze Pomagacze bardzo ważny cel to jest pomoc naszym podopiecznym, to jest pomoc Dominice i Kubie. Są to młodzi ludzie, którzy chcieliby pewnie tak jak my dzisiaj poskakać, pobiegać, cieszyć się życiem i swoim ciałem, ale niestety nie mogą, ponieważ Dominika cierpi na mukowiscydozę, Kuba z kolei na dystrofię mięśniową, zanik mięśni, więc w jednym i w drugim przypadku ruch jest niemożliwy, ale dzisiaj dzięki tylu dobrym sercom, myślę, że i uśmiechom, oni poczują się lepiej i będą chociaż mogli popatrzeć na nich i poczuć, jak to jest być zdrowym, jak to jest czerpać z tegoże zdrowia. Mimo niskiej temperatury w akcji wzięło udział mnóstwo osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na przybyłych czekały gorące napoje i ciepłe kiełbaski. Zmarzluchy, którym nie wystarczyła rozgrzewka, mogły ogrzać się przy ogniu. Biegi rozpoczęła grupa Krasnale z dziećmi do 5 roku życia. Jest bardzo ślisko, ja tu z przodu będę. Bardzo ślisko, więc musicie uważać, bo może... Czaj! Mama! Ale śnieg jest miękki, zobaczcie, nic się nie stało. Uwaga, do biegu gotowi start! Go, go, go! Wam się biegło? Fajnie. Fajnie. Dobrze. Dobrze. Nie wywróciłeś się? Nie. Które miejsca macie? Ja mam drugie. Ja pierwsze. Co dostaliście? Ja misia i puchar. Ja misia i puchar. A co dostałeś? Medal. Pokaż nam. Będziecie biegli za rok? Tak. Tak. O, a tu mamy pierwsze miejsce. Jak ci się biegło? Dobrze. Trochę musiałeś być bardzo szybki. Trenowałeś trochę? Tak. Ile trenowałeś? Jak trenowałeś? Dużo biegałeś w domu? Tak. A wokół domu? Też. Dobra, super. I co jeszcze dostałeś? Pokaż, pochwal. W przerwach między biegami organizowane były konkursy Mikołajowa Broda, Miss Śnieżynka i Mister Mikołaj. Akcja organizowana przez biegaczy pomagaczy z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest to czwarty bieg. Czy widzicie, że ta tendencja, że ilość ludzi się coraz bardziej zwiększa, że jest większe zainteresowanie tą akcją? Tak. Ten akurat czwarty bieg przyszło bardzo dużo dzieci z rodzicami i to nas bardzo cieszy, bo chciałby się każdy poczuć Mikołajem. Ja chcę się poczuć Śnieżynką i dzisiaj mogłam się przebrać w ten strój. Mam takich wspaniałych Mikołajów, którzy będą rozdawać prezenty i każdy chyba w duchu ma takie dziecko. A tym dzieckiem jest Śnieżynka i co moi Mikołaje, z takim dobrym sercem. A co Mikołaj przygotował na dzisiaj?
Moc atrakcji dla dzieci i dzwonkowy komentarz. Biorąc udział w akcji, pomagamy nie tylko innym, ale również sobie. To też jest takie ważne przesłanie dla wszystkich osób, które na co dzień marudzą, a są zdrowe, a mogą się ruszać, mogą biegać. Nie marudźcie. Wyjdźcie zza tego telewizora, zdejmijcie te papucie i ruszajcie się między innymi razem z nami, razem z biegaczami, pomagaczami. I my również przyłączamy się do apelu. W końcu sport to zdrowie.